Zebraliśmy się tutaj w tak licznym gronie, reprezentując zarówno wiele organizacji politycznych, jak i społecznych, ponieważ stoimy tu w trosce o prawa obywatelskie i prawo do swobodnego poruszania się dla mieszkańców Krakowa, ale także okolicznych miejscowości. Zdecydowaliśmy się na stworzenie projektu uchwały z kilku przyczyn. Po pierwsze, zgłaszali się do nas mieszkańcy zarówno Krakowa, jak i okolicznych miejscowości, takich jak Skawina, Wieliczka, nawet Miechów czy Krzeszowice, z pytaniem, czy zajmiemy się tą sprawą. Jest dla nas to sprawa pryncypialna, ponieważ po pierwsze zgłaszali się do nas z tym mieszkańcy, natomiast z drugiej strony od początku zauważyliśmy, że uchwała przegłosowana w 2022 roku przez radnych godzi w prawa obywatelskie mieszkańców. Budzi ogromne wątpliwości natury konstytucyjnej. W ogromnym skrócie mieszkańcy Krakowa, ale również okolicznych miejscowości, ci, którzy posiadają swoje samochody, które przechodzą badania techniczne, są legalnie zakupione w Polsce, dopuszczone do poruszania się w Krakowie, nie będą tutaj miały takiej możliwości. Co więcej, wprowadzenie strefy odbyło się bez rzetelnych konsultacji społecznych i chodzi o konsultacje społeczne z tymi grupami, w które ta inicjatywa najbardziej uderzy, czyli grupy najmniej zamożne. Są to osoby starsze, są to rodziny z dziećmi, które codziennie dowożą swoje pociechy, czy to do żłobków, przedszkoli, czy szkół, a także osoby mieszkające poza Krakowem, które nie mają możliwości i dostępu do zbiorowej komunikacji. Ja ze swojej perspektywy jako przedsiębiorcy chciałbym również powiedzieć, że jest to zarówno dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców problem, ponieważ jeśli strefa czystego transportu dojdzie do skutku, zarówno ja, jak i inni przedsiębiorcy będziemy zmuszeni do wymiany samochodów. A wiąże się to oczywiście z podniesieniem kosztu usług, bo nieważne, czy to firma remontowo-budowlana, nieważne, czy to piekarz, czy dostawca pizzy, zmuszony wymianą samochodu na droższy, na ten, który spełnia wymogi strefy czystego transportu, te już najbardziej radykalne z 2026 roku, będzie musiał podnieść ceny, żeby zrekompensować sobie tą stratę. Dziękuję bardzo i proszę o głos pana doktora Tomasza Woźniaka. Dziękuję. Instytut Ordo Iuris kilkukrotnie wypowiadał się w sprawie strefy czystego transportu na etapie projektu oraz gdy wojewoda rozważał stwierdzenie jej nieważności. Wypowiadaliśmy się zawsze krytycznie na temat uchwały w jej aktualnym kształcie i tutaj chcę podkreślić, że oczywiście nie jesteśmy przeciwko ochronie środowiska czy ochronie powietrza w ogólności, natomiast chodzi nam przede wszystkim o ochronę pewnych konstytucyjnych praw i wolności, takich jak na przykład prawo własności, swoboda przemieszczania, swoboda wyboru miejsca edukacji, miejsca pracy, które to prawa i wolności w ostatnich latach były w znacznym stopniu ograniczane. Oczywiście polska konstytucja w artykule 31 ust. 3 przewiduje możliwość ograniczenia pewnych praw i wolności, natomiast pod pewnymi warunkami. I do tych warunków należą między innymi proporcjonalność. Mamy poważne zastrzeżenia, czy uchwała jest proporcjonalna pod kątem ograniczenia wspomnianych praw i wolności. Ale to nie wszystko. Dostrzegamy również pewne wady prawne uchwały. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która stanowi podstawę do przyjęcia uchwały, określa w sposób wyczerpujący w artykule 40 ust. 2 elementy uchwały. Tymczasem okazuje się, że uchwała krakowska nie zawiera jednego z tych elementów, mianowicie sposobu organizacji ruchu. To jest wymóg określony w artykule 40 ust. 2 punkt 2. Wobec braku tego elementu, istotnego elementu uchwały, należy uznać, że jest ona obciążona poważną wadą. Jednocześnie uchwała zawiera pewne elementy, których ustawa nie przewiduje. Na przykład przewiduje uchwała wydawanie dodatkowej nalepki identyfikacyjnej, nieznanej w ogóle ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewiduje możliwość wjazdu na obszar strefy pojazdów, które są oznaczane nalepkami zarówno krakowskimi, jak i innych stref w Polsce, mimo że te inne strefy mogą przewidywać zupełnie odmienne wymagania niż przewidziane w Krakowie.
Poza tym na przykład pewne wątpliwości budzą niektóre zwolnienia, chociażby pod kątem nierównego traktowania. Przykład stanowi zwolnienie dotyczące osób po 70 roku życia, ponieważ uchwała przewiduje, że z takiego zwolnienia z prawem wjazdu mogą skorzystać osoby, które 70 rok życia ukończyły przed 1 stycznia 2023 roku. Osoby, no, które na przykład dzisiaj mają 70. rocznicę urodzin, niestety, ale ze zwolnienia nie będą mogły skorzystać. Te i szereg innych zastrzeżeń sprawiają, że uważamy za konieczne poprzeć inicjatywę uchylenia uchwały w jej obecnym kształcie. Dziękuję. To teraz ja. Bartłomiej Krzych, jestem mieszkańcem Wieliczki, jestem też pełnomocnikiem Komitetu Kraków dla Kierowców. Szanowni Państwo, uchwała została też m.in. przeze mnie zaskarżona do sądu administracyjnego, ale sądy w Polsce działają opieszale, więc spróbujemy tę uchwałę uchylić też drogą obywatelską. Ja chcę podkreślić, że ta uchwała uderza nie tylko w stare diesle, ale we wszystkie auta spalinowe i motocykle, bo wszystkie auta spalinowe i motocykle będą musiały mieć nalepkę poświadczającą normę emisji spalin. I co jest jeszcze ważne, że tu nie chodzi tylko o centrum Krakowa. W tej uchwale, co prawda nieprecyzyjnie, ale zostało, strefa czystego transportu została przewidziana na terenie całego Krakowa w granicach administracyjnych. I tu jest kwestia problemu nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale mieszkańców całej Małopolski. Między innymi dla mieszkańców Wieliczki, którzy nie będą mogli bez nalepki przyjechać na przykład do szpitala w Prokocimiu. Nie będą mogli wjechać do na parkingi Park and Ride, przesiąść się na komunikację miejską. Więc... Dobrze, proszę pana, ja panu przerwę, to jest nieprawda, bo podobno do szpitali będzie można przyjechać. Chcę zapytać, jak państwo sobie wyobrażają w praktyce uchylenie tej uchwały? No, proszę pytania po, dobrze? Możemy się tak wymówić? Ale państwo już mówią 10 minut. Proszę pani, uchwała, jak pani przeczyta uchwałę, to uchwała naprawdę nie przewiduje wyjątków wyjazdu do szpitala. Także proszę, proszę przeczytać uchwałę. Proszę szybciej. Jak najbardziej. Bo czas ucieka, mamy też... Ale jasne, ale proszę pozwolić. Ja tylko dokończę wam tutaj dwa zdania. Przede wszystkim tutaj ten proces i termin uzyskania tej nalepki też nie jest jasno określony. Dobrze, mamy wiele nieprawidłowości. Dokładnie. Państwa. Tak. Co państwo chcą zrobić, żeby to zmienić? My właśnie teraz wystartowaliśmy już 2 tygodnie temu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Mamy już na ten moment poprzez elektroniczne podpisy zebranych 4200 czy nawet 4300 podpisów, gdzie wymagane prawem jest 300. Chcemy tych podpisów jak najwięcej, chcemy, żeby aby presja społeczna była jak największa. Jeszcze na koniec tylko powiem, że dziwi mnie to, że pan wojewoda Małopolski Łukasz Kmita nie stwierdził nieważności, mimo że były na to naciski. No my teraz ze względu nie tylko na wady prawne, ale też ten antyspołeczny charakter tej uchwały. No i my teraz po prostu nadrabiamy te zaniechania wojewody, można powiedzieć, właśnie tą obywatelską inicjatywą. A co do szpitali i komunikacji, no to tutaj to niestety tak to wygląda. Cały Kraków, cały obszar Krakowa ma być objęty strefą czystego transportu. Kiedy państwo chcą złożyć ten projekt do Urzędu Miasta, na Radę Miasta? Mamy czas póki co przewidziany do 11 listopada, natomiast możemy zakończyć zbiórkę podpisów wcześniej, mamy do tego takie prawo. Ja dziękuję za uwagę. Teraz kolejna osoba. Dzień dobry Państwu, Jerzy Ataszyński. Jestem mieszkańcem miasta, urodziłem się w tym mieście. Przeraża mnie jedna rzecz, która wygląda wręcz katastrofalnie, mianowicie muszą sobie ludzie zdać sprawę, że w tym mieście w ciągu 3 lat zostanie wykluczonych 250 tysięcy samochodów. Jest to 250 000, proszę Państwa. O tym się w ogóle nie mówi, ale co z tymi autami się stanie? Są to samochody, które są dopuszczone do ruchu, za które jest zapłacony podatek od wzbogacenia, które jest utrzymywany i które samochody są czasami kluczowe w życiu każdego mieszkańca. Nie każdego stać na auto elektryczne. Auto elektryczne mamy w cenie od 135 tysięcy, podstawa Corsy. Mamy sytuację, w której 250 tysięcy użytkowników samochodów zostanie pozbawionych prawa do poruszania się w tym mieście. Mało tego, strefa dotyczy całego miasta. Nigdzie na świecie, a na pewno nie w Europie, strefą nie jest objęte całe miasto. Prawda jest taka, że w miastach w cywilizowanej kulturze Zachodu są
tylko wytyczone pewne strefy. I te strefy, mało tego, są ograniczone czasami czasowo, w godzinach lub w dniach tygodnia, kiedy inni mogą z tego skorzystać. Tu ustawodawca w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Jesteśmy wypchnięci na zewnątrz jako mieszkańcy i musimy się przed tym bronić. Co będzie z tymi 250 tysiącami aut? Może nam ktoś to wyjaśni. Czy będą stały na parkingach? Przecież nikt ich nie złomuje. Nikt ich nie odkupi. Co się będzie z tym działo? Jestem pełny obaw i myślę, że te obawy są w pełni uzasadnione. Twierdzę, że jest to zamach po prostu na nasz styl życia i będziemy jako mieszkańcy bronić się przed tym, co nas w przyszłości może czekać. Dziękuję bardzo. Sławomir Skiba, ruch Nie Oddamy Miasta. Szanowni Państwo, jako ruch oczywiście popieramy w pełni tę inicjatywę. Uchwała stref czystego transportu, o tak zwanych strefach czystego transportu, tak naprawdę wyłącza całe miasto z ruchu dla nie tylko mieszkańców, ale tak jak już powiedzieli tutaj moi przedmówcy, również dla tych, którzy z całej Małopolski, z całej południowej Polski przyjeżdżają do Krakowa, choćby ze względów zdrowotnych, edukacyjnych, czy załatwiać różne sprawy. Proszę Państwa, mamy do czynienia przede wszystkim z uchwałą, która jest oparta nie o rzetelne badania, nie o faktycznie analizy ekonomiczne, środowiskowe, ale mamy do czynienia z uchwałą, która wpisuje się w nurt ideologiczny. I władze miasta Krakowa tego nie ukrywają. Mówią, że nie będziemy dyskutować na temat, i to powiedziały podczas takich tak zwanych paneli transportowych, że niedyskusyjne są, poza dyskusją pozostają takie kwestie jak miasta 15-minutowe, czy zrównoważony transport. Uchwała o strefie czystego transportu jest uchwałą ideologiczną w ramach całego nurtu realizowanego przez miasto, i to pionierskiego na skalę kraju, nurtu zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego transportu i stref 15-minutowych. Kto nie wierzy, może zapytać urzędników miejskich, którzy, tak jak powiedziałem, na panelach transportowych powiedzieli, że te kwestie ideologiczne, o których już wspomniałem, miasta 15-minutowe i zrównoważony transport, są poza dyskusją. Zostało to przeprowadzone i jest przeprowadzane poza normalnymi, rzeczowymi konsultacjami, tak społecznymi z mieszkańcami miasta, jak również z ekspertami, czy to Politechniki Krakowskiej, rzetelnymi badaniami naukowymi, czy też Akademii Górniczo-Hutniczej. W związku z tym, proszę Państwa, my przygotowujemy cały pakiet działań i akcji, które będą uświadamiały mieszkańców, jako ruch społeczny Nie Oddamy Miasta, będą uświadamiały mieszkańców, jaką faktycznie szkodą będą strefy czystego transportu, nie tylko w Krakowie zresztą. Nasze środowisko przygotowało raport o zrównoważonym rozwoju, które pokazuje szerszy kontekst tych działań. Nie tylko w Krakowie, ale w czterech pozostałych miastach w Polsce, które to miasta w ramach całego ruchu w Europie chcą pioniersko wdrażać elementy zrównoważonego transportu i miast 15-minutowych. Dziękuję bardzo.